What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Po 24 punkty na starcie, który był drugą, to będzie Morawie. Morawie. Dominik Barcała grający z numerem 23. W piątej minucie spotkania bramkę dla drużyny Staru Starowice zdobył kręcu numerem 35 Szymon Stanisławski. Czterdziesta czwarta minuta spotkania, druga bramka dla Staru Starowice. Zdobył ją ponownie grając numerem 35 Szymon Stanisławski. Come on.
I w doliczonym czasie gry pierwszej połowy mamy pierwszą bramkę dla Jaskółek. Zdobył ją z rzutu karnego, grający z numerem 26 Piotr Łazarz. Tak więc po 45 minutach Unia Tarnów przegrywa ze Starym Starachowice 1-2. Przypomnę strzelców bramek. W 5 minucie prowadzenie dla Staru zdobył Szymon Stanisławski. Ten sam zawodnik podwyższył prowadzenie w minucie 44. Natomiast wynik do przerwy ustalił w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Piotr Łazarz, wykorzystując rzut karny. W 53 minucie spotkania żółtą kartką został upomniany grający z numerem 18 w drużynie Staru Szymon Kot. Ósma minuta spotkania i mamy wyrównującą bramkę, a jej strzelcem, grający z numerem 10, Jakub Bato. Unia Star 2-2. Dziesiąta, piąta minuta spotkania. Bramkę dla drużyny Staru Starachowice zdobył z numerem 9 Tomasz Palonek. Unia Star 2-3. Dziesiątym Jakub Bator, a w jego miejsce z numerem 17 Oliwier Galara. Dawaj, 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 dawa
Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.